Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe dziki, z tej strony Bazoga, to poradnik, w którym pokażę wam, jak w domowych warunkach wykręcić brzmienie Jana Borysewicza. Posłuchajcie tego, co udało mi się ustawić. Jeżeli to brzmienie jest wystarczająco w stylu Lady Punk, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na kolejny odcinek. Bierzcie gitary w dłoń, bo zaczynamy film! Pierwsza zasada, która przyświecała mi przy produkcji tego poradnika, to to, żeby nie wykorzystywać sprzętu, który normalnie używał Jan Borysewicz w swojej karierze. Czyli chodzi o to, żeby zupełnie inną drogą dojść do tego samego brzmienia, żeby pokazać wam, że bez względu na to, czym gracie, jesteście w stanie za pomocą wiedzy i umiejętności zbliżyć się do brzmienia swojego ulubionego gitarzysty. Co ważne, będziecie mogli też odwzorować ten łańcuch w swoich multiefektach, jeżeli posiadacie Helixa, Fractala, Moera, jakiegoś tam Headrusha czy coś innego, co działa jak multi-efekt. Idąc krok po kroku za tym, co wam zaraz opowiem, będziecie w stanie w domu sami wykręcić tego typu brzmienie. Pierwszą, bardzo ważną składową brzmienia Jana Borysewicza jest gitara. Potrzebujecie czegoś z trzema singlami. Najlepiej, gdyby to był Fender Stratocaster z trzema singlami, ale ja, wiecie, że jestem endorserem PRS, a więc wykorzystuję moją piękną 305. Może być też tu humbucker, ale ważne, żeby było rozłączanie cewek. Dlaczego? Bo będziemy wykorzystywać pozycję, która łączy singla przy mostku z singlem środkowym, a więc druga pozycja na przełączniku. Czasami Jan Bo grał również na bridge'owym, na innych, ale to, co jest dla mnie przynajmniej najbardziej charakterystyczne, to jest właśnie pozycja druga, gdzie łączymy sobie te dwa pick-upy. Druga bardzo ważna rzecz to wzmacniać. Jeżeli chcecie oddać ten charakter brzmienia, potrzebujecie Marshalla Plexi. Czy to w wersji fizycznej, czy to w symulacji, na przykład w waszym multiefekcie, czy zaraz wam powiem, jak można to zrobić inaczej, a w zasadzie już mogę wam pokazać. Efekt gitarowy, który doskonale symuluje brzmienie Marshalla Plexi. Jest to Sexy Plexi od Jana Ridera. Oryginał nazywa się Carl Martin Plexi Tone. Są inne również kostki, które dają radę, ale według mnie to jest najlepsza ze wszystkich, które testowałem. Więc albo Plexi Tone Carla Martina, albo taniej, wcale nie gorzej, Jan Rider Sexy Plexi. Trzecia składowa to efekty gitarowe. Potrzebujecie dwa efekty, które pozwolą wam uzyskać to brzmienie. Pierwszy z nich to jest dowolny kompresor. Naprawdę nie trzeba nic wyszukanego. To jest chiński kompresor za niecałe 200, który dostałem kiedyś od Gearbesta. Każdy kompresor da radę. Naprawdę nie potrzebujecie nic wyszukanego. A drugi efekt to jest chorus. Najlepiej, jeżeli to jest Boss CE1 albo jakaś reedycja, kopia, replika, to jest właśnie coś takiego. To jest Boss CE1 zrobiony przez Łukasza Groberta. Tutaj możecie sobie obejrzeć więcej na ten temat. Też się pojawi na temat Sexy Plexi i na temat tego kompresora. Jeżeli mi się nie zmieści to w kartach, to będziecie mieli linki w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Zatem jeżeli ustawiacie sobie łańcuch brzmieniowy w waszym multiefekcie, na początku dajecie kompresor. Zaraz wam to pokażę, będziemy ustawiać. Potem chorus, CE1 najlepiej. Poszukajcie, czy macie taki model w waszym multiefekcie. Następnie wzmacniacz, Marshall Plexi. Kolumna jakaś właśnie z tamtego okresu, czyli na przykład na greenbackach. I to jest tyle, ile potrzebujecie. Zaraz pokażę wam, jak to ustawiłem. Zaczynamy kręcenie, wszystkie efekty są podłączone, żaden nie jest w danym momencie włączony, to, że się świeci na zielono, oznacza po prostu, że mamy tryb chorus, także sama gitara bez niczego na wzmacniaczu, na brzmieniu czystym brzmi tak. Przypominam, ustawienie mostek z środkiem, zatem druga pozycja na przełączniku. Ok, i teraz pierwsze, co robimy, to robimy Marshalla, więc włączamy sobie Plexi. Stryk.
robi się dużo jaśniej, robi się taki drucik, dzwonek w brzmieniu. Zagram wam. Tego szukacie w waszych multi-efektach, żeby uzyskać takie jaśniejsze, dzwoniące brzmienie. Troszkę można powiedzieć nawet kłujące w uszy. Gdy już mamy ustawione brzmienie wzmacniacza, wpinamy kompresor i kompresję ustawiamy naprawdę wysoko, zatem nie bójcie się tutaj. Jeżeli wzmacniacz zacznie wam przesterowywać od kompresora, możecie sobie zmniejszyć gain na wejściu wzmacniacza. Ja tutaj kręcę gałką białą, czyli crunch. Kompresor ma za zadanie zrobić co? Spłaszczyć dynamikę, czyli jakby wytłuścić brzmienie, sprawić, żeby było bardziej zbite, bardziej masywne, bardziej takie napompowane. Bez kompresora brzmi tak. A z kompresorem. I ostatni, najważniejszy w zasadzie element łańcucha, czyli The One Chorus. Ustawiamy go tak, żeby nie za bardzo go rozkręcać. Gałka Intensity przed godziną 12 i robi się coś takiego. Można jeszcze tutaj troszkę dokompresować i mamy. Okej, to jest to brzmienie. Do kryzysowej narzeczonej potrzebujecie vibrato, a nie chorusa, więc zmieniamy sobie tryb na The One Chorusie i jest. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapa w dół. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli cenicie sobie moją pracę, chcecie mnie wspierać, zapraszam do dołączenia do gitarowych dzików Bazoka, czyli patronów mojego kanału, którzy mnie w zasadzie utrzymują. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli macie jakieś sugestie, kogo jeszcze powinienem wykręcić na łamach swojego kanału, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!